Cześć, to Zajączkowska-Hernik, witam Was na kanale VETO. Dziś łączymy się z Rafałem Otoką-Fronckiewiczem, lewicowym publicystą, publicystą, komentatorem politycznym Polityko.pl. Cześć Rafał, dzień dobry. Dzień dobry, Polityko.tv dokładnie, ale też pl.com. Witam serdecznie wszystkich. Rafał, będziemy sobie rozmawiać o lockdownie, który zbliża się wielkimi, gigantycznymi krokami, a być może nawet już trwa taki lockdown bez, bez oficjalnego lockdownu. Decyzja o potencjalnym lockdownie zdaniem wiceministra MSWiA Pawła Szefernakera ma zapaść w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia. No i tak naprawdę każdy z nas zastanawia się... Co dalej zrobić, jak sobie poradzić w tej sytuacji? Zastanawia się branża gastronomiczna, zastanawia się branża turystyczna, branża fitness, branża rozrywkowa i tak dalej. Tymczasem z pomocą przychodzi pan Piotr Patkowski, wiceminister finansów, który wpadł po prostu na genialny, fenomenalny pomysł, żeby się przebranżowić. Jakim cudem nikt do tej pory na to nie wpadł? Znaczy, no ja nie wiem, jak, jak to ocenić wypowiedź tego młodego człowieka, bo to dzisiaj rano zobaczyłem i trochę się tak nawet zastanowiłem, czy on jest normalny. A inaczej, czy jest, są normalni ludzie, którzy zatrudniają w urzędach państwowych tak młodych ludzi i dają im tak duże kompetencje, bo to nie jest chyba poważne. Chłopak, który w życiu nie zrobił uczciwie złotówki pracując, był zawsze urzędnikiem. A mówi ludziom, żeby się przebranżowili. Ja proponuję, że poszedł na przykład do jakiejś starszej pani w sklepie, której właśnie sklep zamykają. I powiedział jej, co ma zrobić, żeby się przebranżowić, co właśnie ma robić nowego w życiu. E, a to nie jest taki hop ale, ale, może, ale może oni to biorą ze swojego doświadczenia, wiesz, bo między tymi partiami w zasadzie nie ma żadnego problemu. Czas jesteś w platformie, raz jesteś w pisie, raz jesteś ministrem finansów, raz jesteś ministrem kultury, w zasadzie przebranżawiają się na okrągło, więc oni może ze swojego doświadczenia tak ze szczerego serca radzą tym przedsiębiorcom, co powinni zrobić. Pominając złośliwości, złośliwości w stosunku do tych ludzi, powiem tak: lockdown trwa od marca. Od marca praktycznie nic nie działa z drobnymi przerwami. Eee, sytuacja w Polsce dorosła wreszcie do wielkiego sukcesu rządzących wielkim imperium, naszym małym. Od października wreszcie skoczyły zgony. Tak, Przez cały ten czas pandemii i zgony nie były zauważalne. Te statystyki się trzymały analogicznie do lat poprzednich. W październiku wreszcie wybuchła bomba. I to nie są zgony spowodowane tym, że ludzie umierają na COVID-a, tylko to są zgony spowodowane tym, że ludzie nie chorujący na covid nie mogą dostać się do lekarzy, do szpitali. I mamy 12 tysięcy ekstra zgonów w samym październiku. To pójdzie dalej. Będziemy mieli zgony. ZUS się pewnie cieszy bardzo. To ja wiem, że zachoruje ubezpieczeń społecznych po prostu nie klaszcze. Jest teoria spiskowa mówiąca, że właśnie o to chodzi, żeby wykosić starców z Europy, bo system społeczny jest niewydolny i oni coraz więcej kosztują. To jest tylko teoria, ale w praktyce tak zaczyna wyglądać, tak? Że ludzie starsi po prostu odchodzą, nie pytani przez nikogo. Ludzie młodzi umierają. To jest, są przypadki z ostatnich dni, mnie osobiście znane, kiedy młoda dziewczyna umiera, gdyż rozleł się wyrostek robaczkowy i nie dowieziono ją na czas do szpitala i zmarła. Takich przypadków jest o wiele więcej. To ale są faktycznie... ludzie, którzy chorują hmm. na serce, to są ludzie, którzy mają raka i nie mają możliwości leczenia. No, wszystkie możliwe choroby, które powodują w normalnych warunkach, no kłopoty zdrowotne, a w warunkach obecnych, jeżeli nie ma się COVID-a, po prostu skazanymi się na śmierć. Także ja nie wiem, czy ludzie, którzy rządzą naszym krajem, to są przykłady z całej Europy, to jest, inna, to jest inna para kaloszy, ale mieszkamy w Polsce, ja płacę podatki w Polsce, w związku z tym chciałbym, że polski rząd zachował się racjonalnie, a on zachowuje się irracjonalnie i to jest przerażające. No właśnie, widzisz, z lockdownu przeszliśmy sobie na temat służby zdrowia, no bo jakby to wszystko, co się dzieje w związku z pandemią, jest kierowane tym, żeby służba zdrowia się nie zapadła. Tylko, że służba zdrowia po pierwsze była w zapaści, w, tragicznym, w tragicznej kondycji już przed pandemią, to jest raz. A dwa, no teraz wszystkie siły skoncentrowały się na walce z pandemią, ok, tylko że nie funkcjonują inne oddziały szpitalne. Nie funkcjonuje onkologia, nie funkcjonuje chirurgia, ginekologia nie funkcjonuje przecież w moim rodzinnym mieście kobiety w ciąży, które idą do szpitala, trafiają do szpitala, żeby ratować siebie i swoje dzieci. Nie mogą nawet liczyć na poradę kardiologa, bo kardiolog boi się zejść na oddział, żeby się nie zarazić koronawirusem. Eee, znaczy, w to, jest, takiej... to jest w ogóle zastanawiające bardzo, bo lekarze, którzy zajmują się zdrowiem pacjentów swoich, zawsze zajmowali, zawsze byli zagrożeni tym, że będą styczność mieli z chorobą, nagle zapadli się pod ziemię, tymczasem ekspedientki w sklepach jakoś mają większy kontakt z ludźmi ludźmiści lekarze i one jakoś dalej pracują. To jest przedziwna sytuacja i nie potrafię jej wytłaczyć. No właśnie, to jest bardzo dziwna sytuacja, ale wróćmy do tego lockdownu. Bo kolejną świetną, po prostu złotą radą pana Patkowskiego było to, że jak już się przebranżowimy, no to żebyśmy znaleźli sobie taką branżę, która daje nam szansę rozwoju i szansę zarabiania. Tylko, że to się kłóci troszeczkę z tym, co rząd robi, bo mamy przykład z piątku, godzina dziewiętnasta, kiedy wchodzi rozporządzenie, które nagle zamyka od soboty branżę meblarską. Wszystkie sklepy meblowe mają być pozamykane. Ja się zastanawiam, bo rząd trochę się bawi z przedsiębiorcami w taką grę entliczek-pętliczek, wiesz, entliczek-pętliczek, czerwony-soliczek, na, na kogo wypadnie, na tego bęc. Ostatnio byli producenci kwiatów, handlowcy z niczami, no po prostu te branże można mnożyć i mnożyć i mnożyć, gastronomia, tak jak wcześniej wspomniałam. O co tak naprawdę chodzi? Jak Ty rozumiesz działania rządu? Bo ja zaczynam zauważyć, że to jest jakaś taka dzika satysfakcja z utrudniania ludziom życia. Czy ten pan młody powiedział, na co się mają przebranżowić ci ludzie, którym sugeruje przebranżowienie? Nie, no oczywiście, że nie. No To musi być branża, która gwarantuje rozwój i zarabia. Tylko że w chwili, ja, ja kiedy każda branża jest w zasadzie za, zagrożona zamknięciem, od tak, na stryknięcie palca, no to ja też bym chciała się dowiedzieć od pana Batkowskiego, jaka branża w tym momencie jest bezpieczna, w co mogą ludzie się przebranżawiać, żeby, żeby no, zachować swoje miejsca pracy. Ja nie znam odpowiedzi, bo ten pan nie powiedział, jakie branże są bezpieczne, zdaniem pana ministra, który powinien powiedzieć takie rzeczy, jeżeli sugeruje przebranżowanie się komukolwiek, ale to nie jest kwestia tylko tego ministra i tego, co on w tej chwili powiedział, tylko to jest taka kwestia no, długodystansowa i to trwa od samego początku. Ja oczekiwałem na samym początku, że rząd po pierwszej panice sobie przeanalizuje po prostu, co się właściwie dzieje. Wiadomo było, że będzie druga fala, o tym wszyscy mhm. mówili, że na jesieni będzie, będzie druga fala, Zachorowań, nie mówimy o COVID, tylko zachorowań, bo ja mam dość głębokie wątpliwości, czy, czy, czy to, co teraz ma miejsce, nie działo się czasem w zeszłym roku, w poprzednich latach, bo to nie jest żaden nowy wirus. Tylko to jest wirus wyodrębniony spośród wielu wirusów, które zakażały płuca, powodowały, powodowały zachorowania. Chińczycy to wyodrębnili na początku roku, po czym kiedy Europa wpadła w panikę, wyodrębnili, w się sensie wrzucili się potem do jednego pakietu i u nich nie mają tylu zakażeń, nie mają tylu zakażeń, zakażeń co Europa, także to jest jedna kwestia, ale mm. okej. Okay. Nowa sytuacja. Ja się spodziewałem, że po pierwszym strzale rząd siądzie i przygotuje się tak, że będzie na przykład rozpisana taka, to jest takie popularne mapa drogowa, tak? Czyli e, drodzy ludzie, idzie, idzie druga fala, jeżeli dojdzie do tylu zakażeń, to robimy to i zamykamy to, jeżeli będzie tyle zakażeń, to robimy, zamykamy następne i pokażą co, co, na co ludzie mają się przygotować, tak? E, że w przypadku, nie wiem, tysiąca dziennie będzie, będzie ograniczenie no bo, no bo takie tak i takie. No bo tak generalnie e... funkcjonuje normalne państwo, no nie oszukujmy się. No jeżeli rząd opłacany z pieniędzy podatników kieruje polityką, no to my, podatnicy, społeczeństwo oczekujemy, że ten rząd no będzie ale, działał racjonalnie. A tutaj nawet rząd nie może dojść takiego. do porozumienia, czy maseczki działają, czy maseczki nie działają, czy zamykać, czy nie zamykać. Nie, zamkniemy siłownie, bo są za niskie sufity, zamkniemy cmentarze, bo coś tam. Znaczy to właśnie to jest to, co dokończę. Co Rząd nic takiego nie zrobił. Tymczasem jest sytuacja taka, że on ogłasza coś na chwilę przed wdrożeniem. To jest, to jest sytuacja ze wszystkimi świętymi, kiedy przez cały tydzień urzędnicy rządowi mówili wprost w mediach, że nie będą zamknięte cmentarze z okazji, z okazji covida. E, przez cały tydzień to mówili, po czym dzień przed, dzień przed yy, Wszystkimi Świętymi jednak zamknęli cmentarze, tak? To jest, sytuacja, to jest sytuacja następna z, związana właśnie ze sklepami meblarskimi, kiedy to jeszcze rano mówili, że nie będą zamykane, a wieczorem powiedziano wszystkim sklepikarzom handlującym meblami, że jednak są zamknięci. To jest niepoważne, to jest totalny chaos. To jest nie liczenie się z ludźmi, nieliczenie się z społeczeństwem. Zresztą widać w sondażach partii rządzącej, które. No nie są już tak dobre, jak jeszcze dwa miesiące temu. Ja przypomnę, że kiedy zaczynał się wrzesień, e, dzieciaki poszły do szkół. Wszyscy, jak jeden mąż Polacy, wiedzieli, że jest niedobrze, że jest zagrożenie. E, ustawili sobie życie tak, żeby normalnie funkcjonować. E, po czym rząd w ciągu dwóch miesięcy wywrócił poczucie bezpieczeństwa do grunogami. Zaczęło się od ustawy zabierającej miejsca pracy, w której to jednym z powodów, dla których ja byłem głośnym przeciwnikiem tej, 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 tej ustawy, było, że dowolny bandzior może sobie wejść do Mojego domu pod pretekstem tego, że ja się znęcam nad zwierzakiem, którego mogę nie mieć w ogóle. Jeżeli go nie wpuszczę, przyjdę mi z policją. To nadwyrężyło moje zaufanie do obecnego rządu. Przy okazji jeszcze zlikwidowano miejsca pracy ludziom zajmujących się halalem. To myślę, że o tym mało kto pamięta już w tej chwili, Chociaż ta ustawa jeszcze wróci pewnie. Ja wrócić, Zosta... Chociaż została hmm. chwilowo, chwilowo zamrożona, a później nastąpił atak covid a przy którym rząd pokazał, że nic kompletnie nie zrobił przez pół roku, że nie jest kompletnie przygotowany, że w polowe teraz powstają i wszystkie te działania są robione ad hoc. Także utrata, utrata zaufania do państwa, bo ja nie wiem jak u innych obywateli, ale u mnie jest dość, dość ostra, tak naprawdę. I znowu, jeżeli spojrzymy sobie go politycznie na tę sytuację, to zobaczmy, co się dzieje. W chwili, kiedy Zachód pogrążył się właśnie w chaosie pandemicznym, w panice pandemicznej, Daleki Wschód jedzie na pełnej parze. Korea, Chiny, te wszystkie państwa tam lokalne, Japonia zapierdzielają, zapierdzielają na pełnym gazie. Jeżeli Chińczycy jeszcze rok temu mogli bać się inwazji amerykańskiej o ze starami, to w tej chwili już nie muszą się obawiać, bo stany są w chaosie, Europa jest w chaosie, bo Europa ze starami po prostu biduje, bo stoi produkcja, a oni tymczasem się rozwijają. Także przez ten pryzmat patrząc zachowania rządów zachodnioeuropejskich, w tym polskiego, są kompletnie irracjonalne. Tym bardziej, że jak się patrzy na statystyki, mówię o tych zgonach, tak? Mhm. Nie widać było żeby ten wirus był jakoś strasznie śmiercionośny, żeby podbił jakoś strasznie statystyki, dopiero działania rządu spowodowały, że ludzie zaczynają masowo, nadwyżkowo umierać. Także w tej chwili można postawić już stan oskarżenia, państwo, że doprowadziło do zgonów ludzi, którzy mogliby spokojnie sobie funkcjonować i dalej żyć. Mało tego, zgonów na COVID jest mniej niż zgonów spowodowanych przez ustawy antykowidowe. Więc jesteśmy w sytuacji dość, powiedziałbym, no nieciekawej, przynajmniej, i tak można to ująć delikatnie. Nie ciekawie, i ja, ja oskarżam rząd o to, że doprowadzi do sytuacji, kiedy ludzie umierają, mimo że umierać nie musieliby. No właśnie tutaj jakby dotykamy kolejnej, w zasadzie kilku istotnych kwestii, no bo tak, mamy, e, mamy zakaz zgromadzeń powyżej pięciu osób, tymczasem na ulicach po prostu setki tysięcy osób wychodzą, no bo zamiast walczyć z tą pandemią, zamiast dbać o to, żeby ludzie właśnie czuli się bezpiecznie we własnym kraju, no to rząd zajmuje się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ogłoszeniem tego wy wyroku. Przez Julię Przyłębską. To jest w ogóle inna sprawa. Na razie te, te protesty zmalały, zostawmy to, było, minęło. Nie, jakby autorytet rządu został totalnie nie, no, podważony, to jest delikatnie powiedziane. Ten autorytet został wręcz zniszczony. Druga sprawa jest taka, że jak sobie oglądasz na przykład media, nie, stacje telewizyjne, te państwowe, niepaństwowe i tak dalej, no to w zasadzie jedyną pozytywną wiadomością, jaką wczoraj na przykład w wiadomościach usłyszałam. Nie mówię o tych wiadomościach telewizji państwowej, tylko ogólnie w serwisie informacyjnym. No to to, że jedna stacja przegoniła w oglądalności drugą stację. To była jedyna pozytywna informacja, jaką można było usłyszeć przez cały wieczór w mediach. Po prostu sprawa pandemii jest tłuczona, ciągła ilość zgonów. Ja oczywiście rozumiem, że te sytuacje są tragiczne, no ale jest nakręcana taka yy, narodowa panika. No pytanie, w jakim celu jest robione tak naprawdę, bo nikomu to nie służy, tak naprawdę. Tak? Eee, to, o czym przed chwilą wspomniałaś, czyli tłumy na ulicach, to jest następny element, który powoduje, że to państwo się ośmieszyło. Bo w chwili, kiedy pan Mateusz Morawiecki ogłasza, że ludzie nie mogą pójść na cmentarze, a w tym samym czasie po ulicach grasują setki tysięcy, jak nie blisko milion, według niektórych obliczeń podawanych przez media, osób, które mają głęboko w poważaniu ograniczenia, które są nakładane przez państwo, to państwo się ośmiesza. Policja, która się przyłącza do protestujących, policja, która nic nie robi, ludzie muszą samodzielnie bronić miejsc dla nich istotnych. Do tego wszystkiego dochodzi pan Kaczyński, który przypomnę, jest ministrem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo kraju, tak? I ten człowiek wyszedł, wygłosił jakieś orędzie, które nie wiadomo do kogo było kierowane i powiedział, że ludzie nie wspomniał nic o policji, o wojsku, o służbach państwowych, tylko powiedział, że członkowie PiSu mają chronić kościoły. Przecież to było absurdalne i paranoiczne, tak? nie jest to, że ludzie wcześniej to robili niż PiS. No tak, ludzie wcześniej to robili. Teraz po prostu media nieprzychylne kościołowi i partii rządzącej połączyły tych ludzi broniących kościoły z PiSem. Przypominam, że od razu się pojawiły transparenty, że my nie jesteśmy tutaj z spisu, tylko jesteśmy dlatego, że chronimy kościołów, e, które są zagrożone. To są elementy, które po, po, pokazują, a czy w moim przekonaniu, ja mogę się mylić oczywiście, Jarosław Kaczyński stracił w ogóle kontakt z rzeczywistością. To, co on robi, jest irracjonalne, to, co robi rząd, też jest irracjonalne, ale to chyba wynika z bańki, w jakiej się zamknęli bo mm -hmm. przypomnijmy sobie, przypomnij sobie tych młodych ludzi, którzy zniknęli nagle. Zwróćcie uwagę na to, że pan Moskal, pan Fogiel, te młode wilczki pisowskie, które jeszcze miesiąc temu ujadały, jakie to one są ważne, istotne i wszyscy przed nimi musieli kłaniać, nagle zniknęły, tak? Ale jeżeli otacza się w, w ministrowie rząd w ten Kaczyński, otaczają się po, ty, po takim ludzi, którzy potrafią potakiwać i zrobią wszystko tylko, żeby, żeby dostać się w pobliże pieniędzy rządowych, no to i zamykają się w bańkach, w którym w takim gabinecie siedzi taka ekipa i analizuje. Mamy pomysł, to jest super pomysł, to jest najlepszy pomysł, nikt nie powie, że król jest nagi, bo by stracił wtedy robotę, tak? I później te krytyńskie pomysły, które nie mają sensu większego, narzucają społeczeństwu, społeczeństwo się buntuje, no i jest problem tak naprawdę. Ale te pomysły, które rząd wprowadza, są absurdalne od początku do końca. Minister Szumowski, kiedy mówił w marcu o tym, że maseczki nikogo nie chronią, mówił prawdę tak naprawdę. Przecież wystarczy, wystarczy poczytać badania dotyczące masek. One ograniczają w niewielki sposób tak naprawdę w prze przekazywanie się wirusa, bo jest o wiele mniejszy niż, niż, te, niż, e, niż otwory w maseczkach. Mówi o tkaninach, mówi o tej samej strukturze. E, mówił, że to jest grypa i mówił wtedy prawdę, tylko później po prostu weszli wszyscy w panikę. Poza tym duże pieniądze się przy tym robi. Tak? Przypominam, że na początku całej tej pandemii, Rząd potrafił zarekwirować maseczki, które leżały gdzieś w jakichś magazynach. W tej chwili od odszkodowania. Duże pieniądze ludzie związani z rządem zarobili przy okazji pandemii. Nie tylko ludzie związani z rządem, ale na ogromne pieniądze się zarabia. Całkiem nowy rynek ludzie się przebranżowili. Tutaj pan minister może mieć rację, tak? Bo handlarze bronią, <grym> zaczęli handlować respiratorami, maseczkami, i tak dalej, i tak no, dalej. Oni się przebranżowili, tylko oni wiedzieli, na co się przebranżowić. To po pierwsze potem mieli kontakty z rządem. Dzięki czemu zarobili kolosalne pieniądze. Zwykły człowiek się nie przebranżowi. Jeżeli ten młodociany, ja nie chcę używać epitetów, ale jak widzę tego człowieka, to po prostu mi się słabo robi. Tym bardziej, że to nie o to chodzi, jak on wygląda, tylko to, co on mówi. Jest Wiesz, jako takie... minister finansów. No błagam. Od takiego no. moskala no, no od takiego moskala no to nie oczekujmy, że on rozumie cokolwiek gospodarki. No sam nie prowadził żadnego biznesu pewnie tak jak pan Patkowski. Nie, no ale gdzieś tam skoncentrował się na tych aspektach zwierzęcych. Nie każdy zna się na rolnictwie. Pan Moskal ewidentnie na rolnictwie się nie zna. Okej. Okay, dobra, na razie się wycofał. Zobaczymy co dalej, ale pan Patkowski ale oni na niczym się nie znają. Finansów. Oni na niczym się nie znają, bo przypomnę przy okazji w zamknięcia siłowni. Wczoraj jeden z ministrów powiedział, że zamknęli siłownię dlatego, że ludzie jeździli tam transportem publicznym. A... Tak było. To, tak był rzecznik, to był rzecznik rządu, Piotr Miller, dokładnie. No więc, no, więc, no, więc właśnie, więc po transportem, nie zamknęli jeżdżenia transportem, tylko zamknęli siłownie, do których się jeździło tym transportem. Jeżeli rozmawiałem z ludźmi o zajmującymi się transportem, to nie jest prawda, bo transport publiczny nie jest niebezpieczny, jak się podaje przy zachowaniu pewnych warunków bezpieczeństwa. Ten rząd się kompletnie zbłaźnił. I to już parę tygodni temu w tej chwili trwa agonia tak naprawdę wiarygodności tego rządu, bo wprowadza przeciwstawne sobie przepisy, wprowadza je ad hoc bez żadnego konsultowania tego z kimkolwiek, bez uprzedzenia kogokolwiek o tym co będą wprowadzać, panuje chaos, brak szacunku do władz państwowych, ja się dziwię, że Polacy tak to spokojnie w sumie przyjmują, bo poza tymi protestami ulicznymi sprzed paru dni nic większego się nie dzieje. Te protesty pokazały, że państwo nie działa, ale te protesty wysiadły z innego powodu, po prostu bo ludzie zobaczyli, że wyszli protestować przeciwko rządowi. I jego działaniom tymczasem się okazało, że biorą udział w procesach kodu, no i, się, no i się rozleciało wszystko w tej chwili. Nikt już nie będzie łaził po ulicach z panią Lampard, która postuje prostu jest zwykłą kodziarą, tak, i ona nie może tego pomysłu o rzeczywistość oprócz tego, żeby bo to są ich postulaty, żeby zabrać pieniądze Kościołowi, żeby. tak, dymisja, na, dymisja rządu, ta, ta, aborcja ta, 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 ta. na życzenie, no jak ludzie no, faktycznie ta, 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 ta. się zorientowali, ta, ta, ta. Myślę, o co jej tak naprawdę coś, chodzi, to zapuknęli się głową i sobie pomyśleli, chyba hmm, nie po to tutaj jesteśmy. No dlatego też to, to to ty faktycznie tak. Także, Dokładnie, także, ale dlatego się... to, co ty mówisz? Do tego, to co Ty mówisz, jeszcze bym dołożyła, wiesz, co sytuację finansową państwa. No bo wiesz, mamy te wszystkie obostrzenia, mamy zakazy, nakazy, zamknięcia branż i tak dalej, i za tym ciągle idą rekompensaty. Rząd po prostu ma ten budżet państwowy, narodowy budżet, ma jak, jak taka guma balonowa, chuba buba, która się po prostu rozciąga do granic możliwości i uważa, że te pieniądze w tym budżecie będą zawsze. Tymczasem, jeżeli przecież, no to jest tak proste, jeżeli likwiduje się. Gałęzi gospodarki, jeżeli uderza się w przedsiębiorców, to tych pieniędzy w budżecie nie będzie. I ja się zastanawiam, czy oni nie zdają sobie z tego sprawy, już tak jak mm, powiedziałeś o tej bańce, oni są tak mocno zafiksowani w tej swojej bańce, że w ogóle nie czają, co się dzieje, czy mają jakiś, yy, na, bo może za tym się kryje jakiś w ogóle cudowny, fenomenalny plan. Ja nie wiem. Nie wiem, jaki jest plan. Wiem, że w tym samym dniu, w którym głosowano Piątkę dla Zwierząt, we wcześniejszym głosowaniu, głosowano sprawozdanie budżetowe. E, I wtedy w tym sprawozdaniu było 130 miliardów deficytu. Przypomnę, że na początku tego roku pan Wateusz Morawiecki mówił, że w tym roku nie będzie deficytu żadnego budżetowego, będzie zrównoważony budżet. E, we wrześniu już było 130 miliardów długu. Oficjalnie. Bo ja pamiętam, że wtedy mhm. na się pojawił jakiś poseł związany z Radiem Maria, czyli nam. Pff, tą częścią społeczeństwa, która raczej wspierała zawsze rząd i powiedziała, że to tak naprawdę jest przynajmniej dwa razy tyle. E, to był wrzesień. E, kilka dni temu w Radiu Wnet, nie powiem teraz, kto to był, ale to był jakiś ekspert od, od, od gospodarki, e, to można wygooglać sobie spokojnie, mówił o tym, że od tamtego czasu rząd wydrukował 200 miliardów złotych. Stąd jo. są pieniądze. Stąd są nie. pieniądze na te wszystkie, na te wszystkie, na wszystkie sytuacje. E, Myślę, że to, co się teraz dzieje, wybuchnie, tak te z, wzrastające statystyki zgonów musiały wybuchnąć, wybuchnęły w październiku. Gospodarka wybuchnie naj, najpóźniej na wiosnę. Myślę, kiedy zobaczymy, co się właściwie wydarzyło przez, prze, przez ten rok. I nie jest żadnym pocieszeniem, że po tej sytuacji będą wszystkie gospodarki świata zachodniego. Z Żadnym, bo tak jak powiedziałem, płacę podatki w Polsce i oczekuję od rządu, że będzie dbał o to, żeby tu było dobrze i bezpiecznie, tak. Tymczasem rząd nie Wypełnia żadnych swoich obowiązków. Przypomnę tak: lecznictwo leży, szkoły nie działają, policja nie działa czyli podstawowe rzeczy, na które się płaci podatki. Służba bo zdrowia to, nie działa. Służba zdrowia nie działa, to wspomniałem. W związku z tym, dlaczego ktoś ode mnie pobiera podatki w chwili, kiedy nie wywiązuje się ze swoich podstawowych zobowiązań? To jest pytanie, i myślę, że to pytanie będzie coraz głośniej zadawane w chwili, kiedy po prostu państwo nie działa. Bo do tej pory można było tak sobie troszeczkę nawet dowcipkować często, że nie ma państwa, bo to widać było, że to państwo nie działa, ale pandemia pokazała, że nie ma państwa, że Polska nie jest żadnym państwem. Nie ma żadnych rzeczy, które mogłyby powodować powiedzenie, że tutaj cokolwiek, że państwo działa. W związku z tym państwa nie ma, no i to jest deszcz przerażające. Co będzie dalej, zobaczymy, bo jeżeli nie zmieni się polityka rządu w stosunku do całej tej pandemii. Będzie jeszcze gorzej, bo sądzę, że w listopadzie będzie umierało jeszcze więcej osób, nie z powodu covida, tylko właśnie, z powodu zaniedbań i rządowych. I planów teraz odnośnie rządowych. tego, co mówisz, mam do ciebie pytanie: no bo jest planowana narodowa kwarantana, to jest tak pięknie nazwane. Tylko, że teraz w kontekście tego wszystkiego, co do tej pory powiedzieliśmy, jak traktować poważnie? kolejne obostrzenia, które prawdopodobnie zamkną nas w domu, zniszczą nasze przedsiębiorstwa, nasze biznesy, nasze miejsca pracy, kiedy, tak jak powiedzieliśmy, już ten rząd nie ma żadnego absolutnie autorytetu i widzimy doskonale, że to nie działa tak, jak powinno działać. I teraz zostanie wprowadzona narodowa kwarantana i my mamy siedzieć w domu? Zobaczymy, ja nie wiem. Ja nie jestem w stanie prorokować co się co się wydarzy dalej. Już i tak jest tak mocny lockdown to od dłuższego czasu, że... Nie wiem, co jeszcze mogą zamknąć bardziej. Poza tym, rząd nie wykorzystał w tym roku możliwości, które dała mu ta pandemia. Bo ja, kiedy w, w marcu rozmawiałem na temat tego, co się dzieje, pamiętam wtedy pan Bortniczuk. Przybocznym pana Gowina odwiedzali mój profil na Twitterze i mhm. chwalili pomysłu różnego rodzaju, które miały być wprowadzone. Ja wtedy sugerowałem, że to jest czas na wprowadzenie dużych reform liberalizujących gospodarkę, tak? Żeby obniżyć ludziom ZUSy, zawiesić ZUSy, żeby obniżyć te obciążenia, z których nie są w stanie zapłacić w chwili, kiedy zamykają się firmy. To się nie wydarzyło. Kiedy się okaże, że tak nie jest wtedy pan Bortniczył razem ze zastępami e, swoimi partyjnymi e, no, odwiedzą mój profil jeszcze częściej, ale urągając po prostu w, generalnie w, w wszelkiej logice. E, Powiem tak, rząd nie wykorzystał tej szansy, w tej chwili dalej pobiera od ludzi zusy, zawiesza niektórym branżom tylko te zusy, ale zawiesza. Mm -hmm. Nie wprowadził reform, reform gospodarczych, które pozwoliły funkcjonować ludziom bez państwa, bo przypomnijmy, że państwo nasze to są zastępy setek tysięcy urzędników, tak, utrzymywanych z budżetu państwa, czyli z naszych podatków. Nic nie zrobił. Czy ktokolwiek słyszał w czasie tej całej już blisko trwającej no, nie roka, ale ponad pół roku, w Pandemii, żeby obniżono na przykład nie wiem, płace w rządzie, żeby obniżono płace politykom, żeby zredukowano urzędników? Nie. Ta pandemia nie dotyczy w, 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 w budżetówki, w spółek państwowych, pracowników budżetówki, urzędników. Ta pandemia spadła tylko i wyłącznie na ludzi, którzy żyją na własny rachunek, bez wyciągania łapy o pieniądze publiczne. Także nie wiem, co się wydarzy, ale. Z ciekawością będę czekał, co się będzie działo dalej. Na koniec chciałem zapytać, bo też nawiązując do Twojej odpowiedzi, mam wrażenie, że gospodarka jest poświęcana, ale w imię czegoś takiego. Wyższego, nie do końca dobrego. Marcin Dobski napisał na Twitterze, że zamykanie wszystkiego to walka o, polity, o polityczną przyszłość premiera. Sytuacja jest taka, że premier Mateusz Morawiecki jest namaszczony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ma objąć pod, po nim schedę i tak dalej. No i premier Mateusz Morawiecki nie może być skalany tym, że prowadzi ludzi na śmierć, że doprowadził do iluś tam zgonów. Dlatego właśnie kosztem gospodarki wszystko jest zamykane, żeby ludzi odizolować i żeby ta liczba zgonów zmalała. Jak skomentujesz tę teorię? Nie jestem w stanie skomentować. Poza tym pan Morawiecki już ma na rękach krew ludzi, którzy umierają w wyniku działań jego, jego rządu. Wracamy do początku naszej rozmowy. Ludzie umierają nie z powodu COVID-a, tylko z powodu działań rządu, który wyłączył służbę zdrowia. Także ta teoria o tyle nie ma sensu, że już pan Morawiecki ma przynajmniej 12 tysięcy trupów na koncie z samego października. Zobaczymy, co będzie dalej. I zobaczymy, co będzie dalej, kiedy ludzie będą w większych partiach, pakietach schodzili z powodu działań rządu i zobaczymy, co będzie, kiedy ludzie po prostu powariują w domach. Kiedy nie będą mieli pieniędzy na życie. Z czego płacić podatki będą? Nie wiem, bo podatki będą pobierane dalej przecież, tak? Mhm. Także ta teoria nie ma większego sensu, tak naprawdę, bo to, co się dzieje, wręcz w przeciwnym kierunku idzie, pokazuje w jakim niedowładzie intelektualnym działa nasz rząd obecny. No ale i społeczeństwo jest dosyć specyficzne, delikatnie to ujmując, no bo wystarczy ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej i masa ludzi wychodzi na ulicę, bo odbierane są prawa, ale jak rząd już odbiera nie, to, prawo to, to, to... do zarabiania pieniędzy, do godnego życia, no to już tak łatwo to ludzie nie wychodzą. Nie 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 tak, to, się, to się nałożyło wiele różnych rzeczy. Zresztą to widać po frekwencji dzisiaj tych różnych protestów właśnie w, w strajku kobiet. Tam się nałożyło wiele rzeczy. Przypomnę, że jednocześnie, w, praktycznie jednocześnie z tym, z tym wyrokiem Trybunału zamknięto właśnie siłownie, kanajpy, restauracje czyli miejsca, w których ludzie mimo pandemii po jakiś sposób próbowali się zrelaksować, spędzić czas. To wszystko było zamknięte, ludzie sfrustrowani, że nie wychodzisz na ulicę, dzieciaki, które siedzą w domach bez opieki rodziców i tak dalej, no i tak, tak dalej, i tak prawda. dalej. Tu się skumulowało wszystko tak naprawdę i to był pierwszy strzał. Drugi strzał nie będzie związany ze strajkiem kobiet, jeśli w ogóle się wydarzy, tylko no... Pff. Przypominam, że to jest... Jan Pietrzak w swoim kabarecie miał kiedyś jak że przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i radziecki. Przypominam, że Polacy są narodem, który świetnie sobie radzi bez państwa. My się nauczyliśmy przez całe stulecia, nie mając państwa funkcjonować. Także państwo jest na mnie znak grzyba potrzebne, jeżeli rząd będzie wymyślał co nas to restrykcje, jesteśmy mistrzami w obchodzeniu przecież, tak w związku z tym rząd będzie robił swoje, Polacy będą robić swoje, my przeżyjemy, a co z nimi będzie? No cóż, no, nie będę tutaj używał ciężkich wyrazów. I poniekąd tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za Twój bardzo komentarz. Dziękuję. Bo to było mimo wszystko optymistyczne. Polacy zawsze sobie w każdej sytuacji poradzą. To jest prawda, niezależnie od tego, jakie obostrzenia byłyby na nas nałożone. Gościem na kanale Weto jest Rafał Otoka-Frąckiewicz, publicysta, komentator Polityko TV. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.